Solidarności Romów. A to była konferencja prasowa z udziałem wicepremiera Mariusza Błaszczaka. A my wracamy do naszej rozmowy. Państwa i moim gościem jest pan redaktor Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Kłaniam się nisko ze Lwowa. Panie redaktorze, dzisiaj właśnie na spotkaniu ministrów obrony narodowej bukareszteńskiej dziewiątki, oczywiście tym głównym tematem poruszanym w trakcie tych rozmów, była Ukraina i zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainie, ale zapewnienie właśnie bezpieczeństwa całej Europie przede wszystkim. Polska jako kraj przyfrontowy to jest kraj, który może być niestety następny. O tym już dawno zresztą mówił świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, pan prezydent. Dzisiaj mówimy o tym, że Niemcy zastanawiają się nad tym, aby przesunąć swoje patrioty umieszczone w Polsce, że aby one wróciły do Niemiec. Jak pan ocenia taki pomysł? To znaczy te patrioty im bliżej do granic rosyjskich, tym większe bezpieczeństwo Europie i w tym i Polsce zapewniają. Przepraszam. Cieszy mnie też decyzja NATO o tym, że coraz rzadziej kraje NATO zastanawiają się nad tak zwaną taktyką, strategią czasowej okupacji, bo wcześniej między innymi doktryna uwzględniała, że na jakiś czas jakiś teren krajów NATO można oddać pod okupację, żeby przygotować skuteczne kontruderzenie. Po tym, co się wydarzyło na Ukrainie, państwa NATO doszły do wniosku, że jednak nie można pozwolić na nawet jednodniową okupację z powodu właśnie tych brutalnych zachowań ze strony między innymi właśnie armii rosyjskiej. Jeżeli chodzi o ustalenia wewnątrz czy też sojuszu NATO, czy też wewnątrz Unii Europejskiej, no my jako mieszkańcy Ukrainy liczymy na to, że zarówno Unia Europejska, jak i państwa NATO będą w stanie dojść do konsensusu co do tego, jak bronić siebie, a bronią siebie, broniąc ludzi na Ukrainie. Więc moim zdaniem te patrioty ulokowane na terenie Polski spełniają swoje zadanie. No tutaj bym nawiązał do tego, co mówili często oficjele już parę miesięcy temu polscy przedstawiciele polskiego państwa, że najbardziej skutecznie te patrioty broniłyby też między innymi Europejczyków na terenie Ukrainy. No ale jak wiemy, wtedy skutecznie do tego nie doszło. Ale z drugiej strony już mamy doniesienia o tym, że pierwsze baterie patriotów przystąpiły do swojego dyżuru bojowego na terenie Ukrainy. Panie redaktorze, jak dzisiaj wygląda sytuacja w Bachmucie? Znaczy tutaj nie będę oryginalny i powiem, że bez zmian trwają cały czas z tego, co rozmawiałem, czy też z moimi znajomymi, którzy działają mniej więcej na tych kierunkach, czy też opierając się na doniesieniach, oficjalnych doniesieniach i dodatkowo na doniesieniach tych, którzy oceniają z otwartych źródeł tego, co się odbywa w Bachmucie, to większość miasta faktycznie jest zajęta przez wojska rosyjskie. Niemniej jednak miasto nadal się broni. Potwierdzeniem jest chociażby wizyta dowódcy sił specjalnych, ukraińskich sił specjalnych, i to nie na kierunku bachmuckim, tylko bezpośrednio w mieście Bachmut, gdzie on się spotkał z żołnierzami, rozdał też nagrody i przy okazji zasięgnął informacji o tym, co bezpośrednio się odbywa w samym mieście Bachmucie. Więc tutaj akurat bez zmian. Na reszcie frontu też nie będę oryginalny, kiedy powiem, że raczej jakichś nadmiernych ruchów i zmian nie ma. No może tylko docierają do nas coraz częściej, że jakieś niewielkie przyczółki ukraińskie na stronie okupowanej przez Rosję, na brzegu Dniepru się zjawiają. Ale z jednej strony Ukraina oficjalnie tego nie potwierdza. Z drugiej strony no, docierają do nas informacje z otwartych źródeł, że to tak też ujmę. Panie redaktorze, czy wiemy cokolwiek na temat tych 131 wojskowych Ukraińskiej Gwardii Narodowej, którzy zostali wzięci do niewoli? Mówimy tutaj oczywiście o okupacji czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Tutaj Rosja, z tego co ja się orientuję, ostatnie dane były takie, że z niewoli rosyjskiej udało się już zwrócić ponad 220 ukraińskich obrońców.
niestety wielu jeszcze ukraińskich żołnierzy, funkcjonariuszy Gwardii Narodowej, Straży Granicznej, ale często też cywilów, policjantów, medyków przebywają w rosyjskiej niewoli. Niestety, panie redaktor, dokładnie pani teraz nie odpowiem na pytanie, jaki jest los właśnie tych gwardzistów, którzy zostali wzięci właśnie w strefie czarnobylskiej. Jeżeli sięgnę tylko pamięcią do tego, jak wyglądała okupacja strefy czarnobylskiej, to z tego, co się orientuję, jakichś nadmiernych walk ze strony Ukrainy niestety tam nie było. Ta część północna z jakichś powodów, które pewnie niebawem będą wyjdą na jaw, była, no, nie chciałbym użyć słowa oddana, ale dana obrona tam nie była wystawiona w należytym sposobem. Rosjanie po prostu weszli i zajmowali kilometr za kilometrem. Dobrze pamiętamy ich okopywanie się między innymi też w Rudym Lesie, czyli w tym najbardziej skażonej części strefy czarnobylskiej. Ale na daną chwilę, co się dzieje z tymi, którzy zostali wzięci do niewoli, pani redaktor, niestety nie będę w stanie odpowiedzieć. Zapytam jeszcze o prowokacje, bo tak o tym mówią dzisiaj między innymi obserwatorzy tych działań Władimira Putina. Myśliwce sił powietrznych Niemiec i Wielkiej Brytanii przechwyciły trzy rosyjskie samoloty zwiadowcze w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Bałtyckim. Dlaczego w ten sposób Władimir Putin prowokuje? Jak pan odczytuje takie działania? Tego typu gra jest non-stop uprawiana, że też tak powiem, przez stronę rosyjską. Dobrze pani redaktor to ujęła, to jest rodzaj prowokacji. A z drugiej strony prawdopodobnie też pozyskiwanie danych wywiadowczych, czy też przy pomocy urządzeń radioelektronicznych, czy też właśnie wyjawiając szybkość reagowania, kierunki reagowania państw NATO na dane zagrożenie. Z tego, co się orientuję, tam było dwa myśliwce i jeden samolot transportowy IU, który no właśnie mógł być rodzajem takiego samolotu wywiadowczego, niosącego na sobie sprzęt wywiadowczy. No, tak jak mówię, to jest z jednej strony prowokacja, z drugiej strony pozyskiwanie danych wywiadowczych. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz, za tę rozmowę. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko. Dobrego dnia, a już za chwilę serwis informacyjny, a poprowadzi go oczywiście niezastąpiony Michał Trześniewski, a już po serwisie polityczna rozmowa. Stefan Krajewski, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe i Mariusz Gosek, Solidarna Polska.